Rozeszyt jego powstanie. Na prawdę raportu PAWS. Do hymnu państwowego. Wspominamy rok 1791, ważne wydarzenie z dnia 3 maja. Przenieśmy się na kilka chwil do tamtych lat. Źle się dzieje w ojczyźnie. Polska zmaga się z trudnościami politycznymi, ekonomicznymi i zacofaniem gospodarczym. Państwa ościenne, Rosja, Prusy i Austria starają się wykorzystać trudną sytuację Polski i zagarnąć jej ziemię. Doprowadziły już do pierwszego rozbioru Polski w 1772. Samowola magnatów pogarsza fatalną sytuację kraju. Magnaci nie chcą zrezygnować ze swoich odwiecznych praw. Nie dopuszczają do zmian. Nie czynią też nic, aby uchronić Polskę przed kolejnymi rozbiorami i pobudzić rozwój gospodarczy. Z obojętnością patrzą na nędzę przeważających mas ludu i upadek Rzeczypospolitej. Cechuje ich samouwielbienie, gnuśność i brak odpowiedzialności za dobro kraju. Konieczne są reformy, które uchroniły Polskę przed całkowitym upadkiem. Tak dalej być nie może, aby ci, którzy obchodzą tylko własne prywatne sprawy, mogli rządzić państwem. Jednakże są w Polsce ludzie mądrzy, światli, kochający gorąco ojczyznę. To patrioci, którzy rozumieją potrzeby reform. Wśród nich jest Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Ignacy Potocki, Stanisław Małochowski i wielu innych. Ci ludzie obradują Sejmie czteroletnim, uchwalają zmiany w prawie polskim. Chcą zmienić dawne, niesprawiedliwe i złe prawa prowadzące Polskę do zguby i wprowadzić takie, które umożliwią rozwój kraju. W tajemnicy przygotowują ważną dla kraju rządową ustawę, która położy kres zacofaniu. Spieszą się, by ją uchwalić. Wspiera ich król Stanisław August Poniatowski.
Dnia 3 maja 1791 roku w sali sejmowej na Zamku Królewskim w Warszawie rozpoczynają się obrady. Wszyscy mieszkańcy zbierają się wokół zamku, gdyż stolicem obiegły pogłoski, że w tym dniu ma się stać coś nadzwyczajnego, co dotyczyć będzie przyszłości Polski. Na coś czekają, niecierpliwią się. Sejm ma uchwalić nowe prawa, nową ustawę dla Polski. Pierwszą w historii Europy, a drugą na świecie konstytucję. Popatrzcie i wy, co tam się dzieje. Ja, Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, otwieram posiedzenie Sejmu dotyczące przyjęcia lub odrzucenia ustawy rządowej. Kto chce się wypowiedzieć, niech zabierze swój głos. Mości panowie, panie marszałku Sejmu, róbmy ustawę, róbmy ją dzisiaj. Tak, tak, spieszmy się, przyjmujmy konstytucję. Panowie posłowie, przysięgajmy, nie zwlekajmy, głosujmy. Najjaśniejszy królu, zaklinam was, przyjmij konstytucję. Proszę, abyś najpierwszy wykonał obywatelską przysięgę, a my posłowie pójdziemy za twoim przykładem. Naród czeka. Głosujmy, królu, głosujmy. Nie zgadzam się, jestem przeciw weto. Wielka ma zawitać zmiana, wolność, równość wszystkim dana. Wszyscy się zjednoczą w pracy, szlachta, mieszczanie, wieśniacy. Lecz wszyscy też w równej mierze Polsce winni służyć szczerze. Kto za tym głos swój poda? Zgoda, zgoda, nie żyją wszystkie stany. Komu dobre Rzeczypospolitej leży na sercu, kto chce szczerze służyć ojczyźnie, niech odda swój głos. Panowie posłowie, zagłosujmy razem za wolnością i równością. Zjednoczmy się dzisiaj, pamiętajmy, właśnie zguba siła w zgodzie. Mości marszałku, czyń zatem swoją powinność, doprowadźmy dzieło do końca. Czy jesteście za zniesieniem liberum veto? Zgoda! Czy jesteście za rozszerzeniem? Zgoda! Czy jesteście za zwiększeniem liczebności wojska? Zgoda! Czy jesteście za dziedzicznością tronu? Zgoda! Czy jesteście za otoczeniem opieką chłopów? Zgoda! Mości król, twoja kolej. W imię Boga, w Trójcy Świętej i Jedynego, ja, Stanisław August Poniatowski, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą konstytucją uchwalam. Na te słowa radość zapanowała w całej Warszawie. W radosnej wrzawie zniknęły głosy tych paru, co się przeciw konstytucji opowiadali. Wszędzie słychać było krzyki i wiwaty na cześć króla i Sejmu. Ojczyzna nasza już ocalona, wiwat król! Jesteśmy o ten narodem wolni i poległy. Wiwat! Swobody nasze są zabezpieczone. Wiwat konstytucja! Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. Bratana Ludność Warszawy długo świętowała to ważne dla narodu wydarzenie. W przyjętej konstytucji każdy widział nadzieję na ocalenie ojczyzny. Wieść o nim rozniosła się po całej Polsce. Naród ciesząc się recytował wiersze i śpiewał piosenki. Witaj, majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj, maj, wielki maj, u Polaków błogi raj. Witaj, dniu 3 maja, który wolność napiastujesz. Polsko, dzisiaj triumfujesz.
zasadniczą ustawą zwaną powszechnie Konstytucją 3 maja. Była to pierwsza w Europie, druga w świecie po Stanach Zjednoczonych, postępowa jak na tamte czasy konstytucja. Niosła nadzieję na ocalenie Polski, stwarzała podstawy do wzmocnienia władzy państwowej, osłabiała rządy i samowolę magnatów, zwiększała liczebność wojska, poprawiała położenie chłopów, biorąc ich pod opiekę. Państwa podniosła poziom oświaty, mieszczanom zaś nadała nowe prawa, które częściowo zbliżały ich do przywilejów szlachty. Prowadzone przez nią zmiany w prawie polskim były ostatnią próbą ocalenia ojczyzny. Przetrwał w pamięci Polaków jako ukoronowanie starań patriotów o uratowanie niepodległości i wolności ojczyzny. Do dzisiaj stanowi dumę Polaków z jej osiągnięć i otoczona jest należytą czcią i szacunkiem. Jej rocznicy poświęciliśmy to przedstawienie. Dla upamiętnienia tych wydarzeń 3 maja obchodzimy święto państwowe. Grają trąby, dzwonią dzwony, radość dziś napełnia kraj. W Polsce wielkiej odrodzonej. Wiwat 3 maj! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem podziękować klasie 4 oraz wychowawczyni tejże klasy, pani Monice Jezierskiej, a także pani Małgorzacie Marszałek za przygotowanie dzisiejszej uroczystości. W kalendarzu imprez uroczystości szkolnych jest kilka dni w roku bardzo ważnych. Święto Konstytucji 3 maja jest jednym z najważniejszych świąt, dlatego też jest to święto państwowe. Wasi koledzy poinformowali przed chwileczką Was o tym, że była to konstytucja pierwsza w Europie, a druga na świecie. To wielkie dokonanie. Na co dzień na pewno nie zastanawiamy się nad tym, czym jest konstytucja i jakie są jej zapisy. Myślę, że dzisiaj warto tylko, żebyście pamiętali, że jest to taki dokument, w którym mamy określone wszystkie prawa Polaków. To jest bardzo ważny dokument i istnieje on we wszystkich krajach demokratycznych. Dlatego konstytucja jako najważniejszy dokument reguluje życie w naszym kraju. W szkole też mamy taką konstytucję. Tą konstytucją jest statut szkoły. Tam są zapisane wszystkie Wasze prawa, obowiązki. Są zapisane wszystkie informacje, jak szkoła będzie funkcjonowała. I na te zasady musieli się zgodzić nie tylko nauczyciele, ale również rodzice i uczniowie. Dlatego ważne jest, żeby przestrzegać tych dokumentów, a więc szkole statutu szkoły, a jako obywatele Polski, żebyśmy przestrzegali zapisów konstytucji. Kochani, świętowanie zaczynamy od poniedziałku. Świętem 1 maja, czyli świętem pracy. We wtorek macie również dzień wolny. Będzie to święto flagi, stosunkowo młode święto. I na pewno na lekcjach rozmawiacie o biało-czerwonych barwach. A w środę mamy to święto, któremu poświęcony był dzisiejszy apel, czyli święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jutro spotykamy się w szkole, a od poniedziałku macie 3 dni na świętowanie. Zachęcam wszystkich do tego, żeby oglądać relacje telewizyjne, brać udział aktywny w uroczystościach, które są zorganizowane na terenie naszej gminy. Są to święta radosne, wesołe. Cieszmy się w takim razie. A dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za chwileczkę na lekcję.